Przemek często wertuje internet, szukając unikatowych przedmiotów wystawionych na sprzedaż. Jak twierdzi, jest ich bardzo dużo. Ostatnio widziałem notebooka, który był zrobiony z zeszytu 32-kartkowego. Ciekawe też były na przykład szczotka czy jakieś kije odmiotły. Na aukcjach internetowych możemy kupić nie tylko tego typu rzeczy, ale także sprzęt elektroniczny, auta, ubrania i tym podobne. A jak ludzie postrzegają internetowe zakupy? Duży wybór. I można w sumie wszystko dostać. Szybko, dużo taniej niż w normalnych sklepach. Można różne dziwne rzeczy wynaleźć i ciekawe. Koszt produkcji stroju superbohatera z worków na śmieci jest niewielki. Jednak cena, jaką osiągnął w licytacji, jest od niego wielokrotnie większa. Na pewno są to przewartościowane ceny, ale właśnie wydaje mi się, że wynika to z tego, że te przedmioty są, że aukcje są właśnie śmieszne. Obok takich zabawnych aukcji w sieci można znaleźć także znacznie poważniejsze i niewątpliwie szokujące. Szczególną motywację mają sprzedawcy handlujący ludzkimi narządami wewnętrznymi. Ludzie dokonują takich działań z różnych powodów. Są zdesperowani, ponieważ nie są w stanie uratować swoich bliskich sami. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy nie mają środków do życia i widzą w tym swoją jedyną szansę na przetrwanie. Lista osób oczekujących na przeszczep nerki jest długa. Jednak nie od dziś wiadomo, że Polak potrafi wybrnąć z każdej opresji. Internet daje szansę na pozytywne inicjatywy społeczne. Jedną z takich inicjatyw jest, powiedzmy, bank wymiany barterowej nerek i innych organów. Zgodnie z artykułem 43 rozdziałem 10 ustawy z 1 lipca 2005 roku sprzedaż narządów jest nielegalna. Marek nigdy nie zdecydowałby się na sprzedaż nerki. Kupił on jednak coś innego, swojego własnego internetowego przyjaciela. Ofertę znalazł na jednym z portali społecznościowych. Kupiłem sobie przyjaciela, który raz w tygodniu wchodzi, dodaje mi jakieś oceny, komentarze i zaprasza, znaczy poleca moje zdjęcia swoim znajomym, nie? Także mam mnóstwo odwiedzeń, proszę Ciebie, i bardzo dobre komentarze. Szczere uczucie jest bezcenne, natomiast sztuczna przyjaźń ma swoją cenę. Za przyjaciela niecałą stówkę, a profile to tak zależy od 500 do 1000, zależy ilu znajomych jest na profilu. Wszystko jest na sprzedaż i nic z tego już nie zmieni. Słowa tej znanej piosenki doskonale opisują sytuację, jaka panuje na rynku internetowym.